Na wieki wieków. Amen. Ruszacie na wschód i na południe uczestnicy 14. Międzynarodowego Rajdu Karnyskiem ku miejscom obywatelstwa, męczeństwa, ku miejscom Głęboki Wschodu, ku miejscom pierwszego i drugiego trafienia. Wracacie się ku przeszłości bohaterskiej, męczeńskiej, ale również zwycięskiej. Widzicie po tym, którzy na was czekają. Czekają na pomoc, modlitwę, obecność, świadectwo pamięci. Czekają na słowa nadziei. O duchy, jesteście kucharią ojczystą, wielokrotnie w dziejach zwycięską, podobną do tej kucharii, która prowadzona przez Matkę Najświętszą Zwycięską ukazała się nad Warszawą przed świtem 15 sierpnia roku 1920. Dwa dni później, 17 sierpnia, w kościele garnizonowym przy ulicy Długiej, jest to dzisiejsza katedra polowa Wojska Polskiego, płomienny kaznodzieja warszawski, ksiądz Antoni Szlagowski, późniejszy arcybiskup i proboszcz parafii świętej Barbary w Warszawie na Koszykach, na pogrzebie księdza Ignacego Skorupki woła: u wrót Warszawy toczy się bój, ważą się losy Polski, losy Europy się ważą. Czy Polska będzie, czy Europa będzie? Bój to z pogaństwem nowożytnym, bój to z szatanem sam. Te słowa nie straciły swojej mocy i w dzisiejszych warunkach wojny wypowiedzianej Bogu, Chrystusowi, Matce Najświętszej, Kościołowi i Polsce trzeba tak jakby opowiedzieć się o dobrej sprawie, zdążając ku zwycięstwu zgodnie z zapowiedzią Matki Bożej Fatimskiej: moje niepokalane serce zwycięży. Parę dni temu ja Demetrem podchodzi do mnie Ukrainiec, brat ze wschodu, przedstawia się, jestem z Donieckiego i pytam, co z nami będzie? To samo pytanie zadali księdzu prymasowi.